Siema, jako że długo nic nie było, postanowiłem, że nagram historię dzika od samego początku, jak to się zaczęło, dlaczego się tak zaczęło i czemu tak w ogóle jest. A i tak mówię, no nagram, może ktoś będzie chciał poznać naprawdę, jak to się zaczęło. No to otóż tak, zaczęło się to w grudniu 2015. Mówi, kolega wysłał mi... Jeleń! Link do Elixa i patrz, znalazłem dwa kadety, są za 100 chyba 50 zł. Mówię, bierz, będzie dobrze, jeden ma silnik, będzie ten, możesz się poskładać. No i kupił, ale zaczęło się rozbieranie ich na części, to ja mówię, ja wezmę jedną ramę, zrobię sobie stojak na silnik. No i wziąłem od niego ramę, jeszcze kupiłem koła do mojego kadeta i błotniki, żebym miał u siebie oryginalne. No i mówię, no trochę się potnie, porobi i będzie stojak na silnik. W pewnym momencie w moim kadecie nadpękła rama przy mocowaniu silnika. Blacha jest spawana do rury. Nie zbyt to tak wyszło. Fabrycznie ten spaw. I mówię, kurde, wieść to do spawania do kogoś czy coś. Kupiliśmy spawarkę. No, kupiliśmy sobie spawareczkę, najzwyklejszą, inwertorówkę. I tak to się zaczęło. Pospawana rama od kadeta, dobrze tam przyspawane, uchwyt na błotnik też przyspawany, bo się urwał. No i w pewnym momencie ja tak mówię, nie no, nie będę już tak ten, nie chcę mi się robić tego stojaka na silnik. Rama troszkę poleżała. Przejechałem się u znajomego ogarem 200. Wcześniej jeszcze jeden miał jawkę 50. No i to rwało, w porównaniu do mojego dezameta to rwało. Ja mówię, zrobię sobie też coś takiego. Kupiłem 2-2-3 bez cylindra i głowicy tłoka i takich pierdół za 30 zł. Przyszedł do mnie, mówię, jak mnie oszuka, to 3 dychy, no to co tam. Co najwyżej, nie wiem, pojadę do niego. Przyszedł mi silnik za 30 zł. Prawie kompletny, nówka, nigdy nie rozbierane kartery. Trzymały jak nie wiem co, jak jasny szlak. Nie zbite przylgnie, nic kompletnie. Ładny, czysty silniczek. No i tak przymierzałem te kartery, rozebrałem silnik, wziąłem same kartery i przymierzałem do ramy i tak przymierzałem i w pewnym momencie tak mówię, no, tak będzie dobrze. Wyłamałem górne uchwyty na silnik od ramy od kadeta, przyspawałem je do dołu, wziąłem od bagażnika z roweru taty, uciąłem wsporniki i przyspawałem jako górny uchwyt. No i tak się zaczęło, tak zbierać, wziąłem moje stare koła od kadeta, jakieś lagi od ogara, bo miałem takie, czy tam od kadeta, nawet sam nie wiem, miałem jakieś, lampę też miałem, kierownicę, takie pierdoły, sam nawet nie wiem skąd miałem, nie pamiętam już. I tak zacząłem to składać, wahacz od kadeta zamontowałem normalnie, amortyzatory od kadeta wziąłem, bo do kadeta ogarowskie wsadziłem, bo ładnie wyglądały sprężyny. No i tak zacząłem to składać. I tak, nie no, jak kadet to nie może wyglądać, to musi wyglądać jak ogar, bo ja chcę mieć ogara. No i wziąłem tam, pochodziłem trochę po znajomych i od naszego kochanego zjazdowicza ze schodów i innych takich rzeczy z popieprzonych filmików pokupowałem po taniości takie pierdoły jak bak, siedzenie, schowki, klapy i pierdoły takie, a schowek sam w sobie jest od 50 T1, ze złomu wykręciłem 101 pierwszej serii. Nie miałem pieniędzy, żeby kupić całego. To wykręciłem sobie schowek, mówię, fajny schowek, podoba mi się. I miał uchwyt na baterię, który gdzieś zgubiłem. Chyba poszedł na złom, nieważne. No i tak sobie posklejałem. Kupiłem drugi silnik za 60 zł. Silnik, gumę filtra, tłumik, kolanko, zębatkę, łańcuch i takie pierdoły jak cewka i kabel wysokiego napięcia. Kupiłem nowe pierścienie, żeby to szło. Wtedy jeszcze nie był założony schowek. Schowek leżał naszykowany. Zaczęły się pierwsze jazdy. Pierwszy riding. Oczywiście koło się przestawiało co chwilę, bo napinaczy nie było. Wziąłem blachę, zgiąłem, nawierciłem. Wsadziłem do środka nakrętkę i klocek drewna, żeby nie wpadał cały czas w ośkę. No i posklejałem coś takiego. Pierwsza jazda była...
Nawet nie wiem kiedy. Jak znajdę datę, to wkleję ją jako tekst pewnie. Była ona po mojej uliczce. Jak tak przeszło te testy po uliczce, to zacząłem zakładać schowek i zaczęły się pierwsze jazdy. W terenie, były to po prostu polne drogi rozryte z błotem i ze wszystkim. Prawdziwy teren był dopiero później. Tak jeździłem tym dzikiem, jeździłem, bardzo dużo nim narobiłem. Jeździliśmy w dwie osoby, w trzy, w cztery osoby, męczyliśmy silnik, oj. W dwie osoby wyciągaliśmy nim VMAX po drodze, po łączniku z ograniczeniem do 90 na godzinę, więc tak samochody sobie jeździły, a my jedziemy wesołe dwa karakany bez kasków, bez niczego, bez świateł, kompletnie, na składaku jakimś ze spawaną ramą. I wio, i leci, i żyje się dalej. No ale w pewnym momencie tak parę razy mi koło przednie odpadło też. Na dziurach po pół lagi od ogara to mogłem wypaść i w pewnym momencie mówię, kurde, zrobiłbym taki enduro z lagami od harta, jak to robią. No i patrzę, przeglądam grupy, tak. O! Biorę. 70 zł lagi od harta, ale dorzuć mi jeszcze lampę i kierunkowskazy. No i tak se czekam na to, czekam. Patrzę na zdjęcie i tak se mówię cały czas w duszy. Który idiota założył lagi od harta do WS-ki? Po co? Po kiego grzyba? Przyszło mi to, zamontowałem. Ośkę z pręta gwintowanego zrobiłem, żeby to jako tako stestować, czy to działa, czy chodzą w ogóle. Ja się tak najeździłem. I mówię, dobra, jak już jest przód zrobiony, no to ja teraz tył podwyższę, trochę się rozebrało dzika w pizdu, pospawało wahacz, podwyższyło. Na piątkach bodajże, płaskownikach podwyższenie zrobione. No i tak powstał podwyższony dzik enduro. Nie miał on jeszcze wysokiego tłumika, miał niski tłumik. Pierwsza jazda niepomalowany, mówię, dobrze jest, dobrze. Czas pomalować. Poszedłem do budowlanego, patrzę na półkę ze sprayami za 9 zł. No, czarny i o, bardzo ładny niebieski metalik. Wziąłem czarny za 9, niebieski metalik za 9. Nie wziąłem podkładu bezbarwnego. Po co to komu? Obszlifowałem co nieco ramę i bak. Pomalowane. Dziękuję, pomalowane. Będzie ładnie. No i poskładałem go. Była 23 prawie. Był marzec, to był bodajże, sprawdzę nawet, to był koniec marca. To był koniec marca, poskładałem go i na następny dzień zaczęła się jazda już pomalowanym, odmalowanym, odpicowanym dzikiem. I tak jeździłem. Wkręciło mi w koło linkę od hamulca i musiałem wracać bez hamulca. Takie tam. Podwyższyłem tłumik. Zrobiłem tłumik wysoki. Kupiłem silnik za 180 zł. Podwyższyłem tłumik, żeby był enduro. A nie enduro, tylko enduro. No i podwyższony, koła pomalowane na niebiesko w międzyczasie. Jeździmy. Jadę, przejechałem się na pseudotorek crossowy z takimi górkami z piachu, skoczniami i różnymi takimi. Było, zaszalejemy. Jedynka, dwójka i na skoczkę, i na hopkę, i jak poleciałem. Ja pierdzielę, to jak spadłem, to tylko łożysko mnie wyłamało razem z piastą w przednim kole i amortyzatory na boki strzeliły tylne. Tak, i potem weź to prostuj, żeby dało się to pchać. Jeszcze przednie koło latało jak żyd po pustym sklepie. Masakra. Po tym wszystkim mówię, dobra, zobaczę. Ludzie mi mówią, załóż dłuższy wahacz tylny. Wziąłem wahacz od ogara, założyłem go jakoś tak na odpierdziel, żeby był.
No i co? Pierwsza próba jazdy, odpalanie napycha i wahacz poszedł. Tak samo jak tamten przy wyskoku, tylko ten przy odpalaniu napycha. No to mówię, pieprzę to. Dzik stanął do szopy na 5-6 miesięcy. Był on potem z tej szopy odgarnięty, wykopany, był przygnieciony ogarem i różnymi innymi pierdołami. Odkopałem go z tej szopy. Mówię, sprzedam silnik. Zrobiłem remoncik. Taki remoncik, no. Dobre, tam rzeczy zostawiłem, takie jak wał, wymieniłem łożyska, jakieś takie pierdoły najważniejsze wszystkie, tam cylinder wymieniłem na jeszcze inny. No i mówię, sprzedam silnik po remoncie 160 zł. Czyli taniej niż kupiłem go. Nikt się nie zgłosił. Ludzie woleli kupować dorżnięte gówno od Januszy Handlu za 150 zł. Dobra, składam dzika. Więcej spawania, więcej wiercenia, cięcia, spawania, jeszcze wszystkiego. Silnik wsadzony z powrotem. Lecimy z koksem. Błotniki stare zdjąłem. Mówię, no ostatnio przywiozłem pierdoły od znajomego. Tylny błotnik od komara, sztywniaka. Chyba będzie dobry jako przedni do dzika. Przyciąłem go trochę. Wyprofilowałem. No i dlatego błotnik jest biały, bo nie chciało mi się go malować już. A był biały w sztywniaku. No i jest, no, jest dobrze. Bardzo dobrze. I tak zacząłem składać jeszcze więcej. Wkładałem silnik, wziąłem kierownicę, rozprostowałem. Założyłem uniwersalną stopkę boczną z PRL-u. PRL oryginał, pieniądze i w ogóle. Panie, jak ty to mogłeś do takiego złoma wsadzić? Przecież to taki unikat jest. Ja bym to tak wykorzystał w swojej USC. Mam to w dupie. Innowacyjny system naprowadzania łańcucha i prowadzenia łańcucha. Silnik zamontowany, kolanko z powrotem przykręcone, górne, druga wersja, bo pierwsza miała przepustowość słomki z McDonalda. No i tak poskładany, założyłem głowicę od tezameta, a niestety przepuszczała, strzelała z niej. I mówię, o, zobaczymy, co to będzie. Poskładałem. Pierwsze jazdy po poskładaniu, pierwsze naklejki, było fajnie, super. W pewnym momencie łańcuch zaczął spadać, ale udało mi się to jakoś rozprostać, żeby nie spadał. I tak jeździłem, 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 ale jakoś te kolanko mi tak przymulało tego dzika strasznie. Mówię, Jezu, nie mam zamiaru tym jeździć na takim zmule. Zrobię spawaka. Ale tak gnę tą blachę od lodówki i w głębi duszy mówię nie będzie to z blachy od lodówki. Ja wziąłem tłumik od Simpsona, kupiłem w zeszłym roku jeszcze, jak to robiłem to w zeszłym roku, bo teraz to już będzie z 2 lata temu. No i tak sobie mówię, wezmę tłumik od Simpsona, utnę go w połowie, wezmę tłumik od dzika, utnę go w połowie, pognę je i wyspawam. No i powstało kolanko. To nie jest spawak, tylko to jest kolanko, które nie muli silnika. Końcówkę zrobiłem z uciętego tłumika od jawki, z wsadzonymi dwiema puszkami od spraya i wężem od chłodnicy z Mercedesa W124. To jest luksus. Nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus. Za to blacha od lodówki, mój najlepszy przyjaciel. Wziąłem, wyciąłem pola numeryczne tylne. Luks. 618 jako nawiązanie do jednej z ulubionych kreskówek. No i tak mówię, z przodu też się wytnie blachę. Będzie plastron. Cyk, blacha wycięta, 618. Dzik jak marzenie, funkiel luksus, nóweczka. Będzie fajnie. No i było fajnie. No ale tak. Tak sobie mówię, no. Zębatka musi być złota. Koniecznie. Zębatka była złota. 50 na 6 nie wyrabiało, zaczęło zdychać już. Jak znajdę filmiki, to wkleję.
jak 50 na 6 się już dławiło strasznie, było zużyte. Silnik miał ten cylinder przez dość długi czas, cylinder był kupiony jako zatarty, został przeszlifowany papierem 1500 na mokro z fosolem, żeby odrdzewić go. I pyk, nowe pierścienie, tłoczek, stary jakiś CX-ik i jedziemy w pola. I to tak słabo i słabo. 50 na 4, wsadziłem, pojeździłem, tłok pękł. Zatarło się. Mówię, co zrobić? No nie będę kupował silnika kolejnego, chociaż były takie plany, żeby kupić nowe 223. Albo silnik od Simpsona, ale silnik od Simpsona nie. Drogi. Drożyzna. No to zrobię szlif. Papier ścierny. Śrubokręt, papier nawinięty na śrubokręt, wsadzony do dwubiegowej celmy i tak rżnąłem pół godziny w tym cylindrze, tym papierem ściernym na celmie. Rżnąłem, potem przejechałem 80 na szybko, żeby było honowanie. Tłoczek wchodzi jak marzenie, luksus, nóweczka. No, pierścienie MZA kupione od Simpsona, założone, docierałem bez filtra, docieranie. Zimny silnik, jedynka i pizda w pole. Bardzo dobrze docierany. Bardzo dotarty, polecam każdemu. No, złota zębatka luksusu była. I tak mówię, no to złota kierownica też musi być. No i złota kierownica była. Akurat moja pianka się fajnie tam tak ułożyła, predomromet. Pianka na środku, złota kierownica. Wygląda jak jakaś Yamaha. Nie wygląda. No i w pewnym momencie tak zacząłem robić te filmiki z wbijania jedynki bez sprzęgła. Żeby pokazać, że to nie jest złom, że ludzie mówią, o 2-2-3 to się tam psuje wszystko, to jeb i tą jedynkę bez sprzęgła i zapłon nigdy nie naprawiany w dziku. No jakoś nic się nie zepsuło, luzy w skrzyni były takie, że wałek pośredni latał milimetr. Jak był złożony silnik, a jest filmik z tego, znajdę. Wahacz w dziku nie wytrzymał zbytnio, posypały się łożyska, bo wahacz jest łożyskowany łożyskami kulkowymi, stożkowymi. A, luksus. Wymieniłem. No, ale w pewnym momencie wyjąłem ten silnik, chciałem wsadzić pionowy 223, dokończyć projekt. I tak stwierdziłem, odkładając pieniądze na jawę, stwierdziłem, dobra, mam to w dupie. Wale 50-tki. 50-tki są nudne i do dupy i słabe trochę niektóre. A zwłaszcza jak się nie wsadzi w nie kupę kasy. No i dzik sobie tak postał bez silnika pół roku. Żartuję. 2 miesiące niecałe. I mówię, silnik od CZT-175 to będzie dobry wybór. Bardzo dobry wybór. Silnik od CZT-175. Więc ostatnio założyłem wahacz od jawy 350TS. Amortyzatory od WSKi, koło z tyłu 18, opona 18x5,5, kostka crossowa, z przodu koło 19x2,75, też kostka crossowa będzie. Zębatka standardowa od jawy 350. Rama będzie bardzo przerobiona, ja nie mam zamiaru się na tym zabić. Hamulec tylny będzie, już będzie, przedni, nie wiem czy można to nazwać hamulcem, bo koło jest od komara, więc bębenek to taki, no, nie hamulec, tylko rozgrzewacz koła do palenia szczęk. No, ale aktualnie dzik stoi, czeka sobie na silniczek. Silniczek kupię może za niedługo, albo jeszcze zanim kupię samochód, albo jak kupię samochód. Różnie to będzie. No, ale aktualnie jest jak jest. Na pewno go nigdy nie sprzedam, nigdy go nie zrozumuję. Będzie stał za szopą w szopie, będzie gnił, będzie wrastał w krzaki, ale będzie mój i koniec, kropka.
Każdy to wie, że ja nie sprzedam go na części, a nie, że to, o, ja tu zrobię project, zmieniłem przód w ogarze, ogar 200 project by XXX, ale będzie lajków. No, spawaczki, sraczki jakieś najzwyklejsze, te tanie takie pseudo spawaki z Allegro, boom, naklejek, parę, owiewka, amortyzatory od włoski. Ale zrobiłem projekt 2 tygodnie później. Sprzedam na części, kupi ktoś. I tak to się kończy właśnie za każdym razem. W międzyczasie dzik miał mieć silnik od Jawy 350, żeliwiaka CZ-owego, ale jak wpieprzyłem hajsu tyle w silnik od Teski, to jak pomyślałem, że będę musiał tyle wpieprzyć w silnik od dzika, to mówię nie, nigdy w życiu, nie. No, to jest taka w skrócie historia dzika cała. Postaram się też rzucić jakieś klipy niepublikowane wcześniej z dzikiem, jakieś starsze, nowsze, jakieś, nie wiem, różne rzeczy. Fajko! Fajko! Dlaczego spadłaś? Fajko! Ja pierdzielę, spadnięta fajka. No. Także to by było chyba na tyle. Filmik ma już 20 minut prawie. A ja tylko pieprzyłem o historyjce dzika, która ma już 2,5 roku aktualnie. I nikt nie wie, jak to się tak właściwie skończy wszystko. Jak to się zakończy, jaką będzie wyglądał za parę lat. Sam jestem ciekaw, jaką będzie wyglądał za 5 lat, za 10 lat. 2,5 roku temu mówiłem ciekaw, jak będzie wyglądał za 3 lata, no to teraz już wiadomo, że za pół roku to on już będzie miał ten silnik od CZ-y pewnie, no to będzie siał pogromik wśród tych wszystkich projektów śmiesznych. 50 na 4 z Gimoto, 60cc, super power, 10%. Także no. Bajo!